Cześć, z tej strony Marcin Malczyński, a to jest 10 najbardziej wkurzających rzeczy na świecie. Zacznijmy może sobie tak lekko, żeby ten poziom wkurzenia wzrastał z każdą kolejną rzeczą. A więc na sam początek wrzucamy sobie klocki Lego. I teraz pomyślmy sobie, jak taki mały, kolorowy klocek może w ogóle zostać umieszczony na liście najbardziej wkurzających rzeczy. No więc wyobraźcie sobie, że kiedy na niego nadepniecie, to ten mały, słodki, kolorowy kawałek plastiku zamienia się w bezwzględnego skurwiela, sprawiając nam ból porównywalny z amputacją nogi bez znieczulenia. No więc zostając przy tematach bólu nogi, na miejscu kolejnym jest mały palec. Większość doskonale wie, o czym mówię, a jeżeli nie wiecie, to nie martwcie się, jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy idąc w ciemnym pokoju traficie nim w coś twardego. Na miejscu kolejnym znajdują się tak zwani psychofani, czyli banda bezmózgich zombich, robiących wszystko, czego chce ich idol i wszystko, co robi ich idol, jest według ich idealne. Nawet gdyby zabił swoją matkę, zamknął ją w beczce po kapuście i trzymał w piwnicy. I tylko spróbuj napisać takiemu pod jego filmem, że coś ci się nie podoba. Powodzenia. No więc dalej mamy ludzi czepiających się, że ktoś coś od kogoś odgapił. I nie mam oczywiście na myśli tutaj zżynania w skali 1:1 z drugiej osoby, ale na przykład kiedy ktoś zakłada taką samą bluzkę albo robi film na ten sam temat, ludziom czasami odpierdala. Widziałem nawet komentarze w stylu odgapiasz teksty od Gimpera, ja widziałem w jednym filmiku 2 lata temu, jak on tak samo powiedział i ty teraz tak powiedziałeś. Żenada. Na miejscu kolejnym ludzie, którzy nie mogą się zdecydować, co chcą kupić w sklepie, kiedy za nimi jest 10-metrowa kolejka. Przepraszam bardzo, ale nie wiadomo dlaczego, przynajmniej kiedy mi się to zdarza, zazwyczaj są to kobiety i wygląda to mniej więcej tak. Jest może ta taka szyneczka, ta salami, co ostatnio brałam? Aha, jest. A ta kiełbaska krakowska, ona też była dobra. Wie pani, nie, to ja jednak wezmę ten jogurt. Skoro byli ludzie, którzy tamują ruch w sklepie, to pora na coś, co tamuje ruch na drogach, czyli korki. Niby wszystko spoko, bo wiadomo, że w godzinach szczytu miasto potrafi być zawalone i ruch jest większy, ale na litość boską, jeżeli jedziesz samochodem i widzisz linię na ulicy tylko dla tramwaju, to nie wjeżdżaj na nią, bo kurwa nie jesteś tramwajem, tak? Naprawdę, bo są ludzie, którzy blokują te linie dla tramwajów i z tego co widzę, jakby mogli, jeździliby też po chodniku. Na miejscu kolejnym mamy coaching, ale akurat coaching to temat na cały osobny odcinek, więc podam wam tylko kilka rzeczy, które mnie w tym denerwuje. Czy ludzie naprawdę myślą, że ktoś, kto widzi ich pierwszy raz w życiu i dla kogo są niczym więcej jak tylko pieniędzmi za bilet, ewentualnie numerkiem w rzędzie, potrafi zmienić ich życie? Czy naprawdę uważacie, że ktoś, kto co wykład mówi setkom czy tam tysiącom osób te same rzeczy, będzie w stanie lepiej odmienić wasze życie i mieć na nie większy wpływ niż wasi rodzice, którzy znają was od urodzenia i w gruncie rzeczy to wiedzą, co jest dla was dobre i w którą stronę powinniście się rozwinąć? Poza tym, niektórzy coachy robią coś w stylu, żeby dojść do sukcesu, musisz słuchać się tego, co ci mówię. I na koniec dodają: nie możesz nikogo się słuchać, tylko ufać samemu sobie. Przepraszam, ale czy ty przed chwilą nie powiedziałeś czegoś innego? Na następnym miejscu, tuż za podium, są hiperaktywni ludzie. Czyli tacy, którym nie kończy się energia i cały czas są w ruchu, cały czas coś mówią, robią i nigdy nie przestają. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście zmęczeni po szkole, po treningu, po pracy, cokolwiek. Wracacie do domu czy tam do akademika, gdzie mieszkacie i chcecie sobie odpocząć. Na co wasz kolega, współlokator czy ktoś z rodziny pokazuje wam srogiego faka i zadaje wam 1000 pytań. Co u ciebie? Co robisz? Idziemy gdzieś potem? Zagramy w coś? Co dzisiaj na obiad? Po co idziesz? Czemu śpisz? Co robisz dzisiaj? Co masz na imię? Jak wyglądasz? Mimo że to nie jest ich wina i ci ludzie po prostu tacy są, to czasami ma się ich ochotę udusić. Uwaga, uwaga, miejsce trzecie, czyli sytuacja, w której sobie idziesz po mieście, słuchając muzyki na słuchawkach, w ten ktoś do ciebie podchodzi, na przykład z prawej strony, i zaczyna mówić. Więc wyjmujesz słuchawkę z prawego ucha, żeby w lewym dalej słyszeć tą przyjemną muzykę, która sprawia, że dzień jest ładniejszy. No więc przechodzicie kilka kroków i ta osoba zmienia stronę, nie wiadomo dlaczego, z prawej na lewą i ciągle do ciebie mówi. Wtedy ty robisz co? Musisz wyciągnąć słuchawkę z lewego ucha i wsadzić do prawego, żeby ciągle słyszeć muzykę i z drugiej strony tego kolesia. No i idziecie sobie dalej i on co kilka metrów zmienia strony, przez to ty musisz tymi słuchawkami balansować, jakbyś pracował przynajmniej w cyrku. Te osoby robią to nieświadomie często, ale no ma się ochotę czasami zabić ich tymi słuchawkami, tak wziąć. A więc na miejscu drugim najbardziej wkurzających mnie rzeczy jest poczta. Nawet nie sama poczta, tylko sposób, w jaki pracują tam ludzie. Czyli chodzi mi o to, że jest tam na przykład 6 okienek
z czego jedno jest czynne. I często miałem tak, że w okienkach były jakieś panie, ale kiedy podchodziłem do nich i chciałem wysłać paczkę, słyszałem: dzień dobry, jeżeli chce pan wysłać paczuszkę, to pan pójdzie do okienka numer 4, tam koleżanka pana obsłuży, bo jak pan dobrze widzi, tutaj jest okienko z karteczką: pierdoli mnie twoja paczka, mam przerwę. Od 4 godzin. I teraz na miejscu pierwszym coś, co myślę, że każdemu spędza sens powiek, czyli łyżka podczas mycia naczyń. Ja próbowałem naprawdę każdego sposobu. Powoli, szybko, z boku wsadzać tą łyżkę i nic. Za każdym razem jest kurwa to samo. Czyli wsadzam łyżkę, bo chcę ją umyć. I nie wiadomo dlaczego. Nagle dostaję takim wielkim strumieniem wody w ryj. I za każdym razem tak się dzieje. I to dzieje się za każdym razem, a już najczęściej w przypadkach, kiedy muszę gdzieś wyjść, jestem ubrany i muszę pozmywać jeszcze naczynia. I wtedy co? Ja idę, zmywam naczynie, zostaje łyżka, wkładam tą łyżkę, no i chuj, muszę się przebierać, bo jestem cały mokry. No i nic nie poradzisz. Okej, to była moja lista 10 najbardziej wkurzających mnie rzeczy. Z chęcią przeczytam o tym, jakie wy macie rzeczy, które was wkurzają, i być może zrobię o tym kolejny film. Nie zapomnijcie też o odwiedzeniu mojego fanpage'a na Facebooku oraz grupy. Zapraszam was również na mojego Instagrama. Także trzymajcie się ciepło, nie denerwujcie się, pamiętajcie, żeby się dużo uśmiechać, bo śmiech to zdrowie. Cześć! Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!